6 tygodni grudnia. Witam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maria. Zapraszam na pierwszą rozmowę na naszej antenie pan doktor Krzysztof Gawęcki. To jeszcze 2018 rok. Witamy panie doktorze. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie doktorze, widzimy na scenie politycznej pewne ruchy, szczególnie po stronie tak zwanej koalicji obywatelskiej. Widzimy te decyzje z dnia wczorajszego, przede wszystkim dotyczące Nowoczesnej, przejście kilkorga posłów do klubu parlamentarnego, no tak nazywanego w skrócie POKO, troszeczkę tak może nawet dziwnie brzmiąco, ale nie o tym. Czy zapowiadał też pan przewodniczący Schetyna budowanie takiej szerokiej koalicji antypisowskiej? Głupoty. Jak pan doktor ocenia te posunięcia? Bo widzimy, że sama Nowoczesna nie ma żadnego nowego testamentu, nie ma żadnego starego. Na kawałki wręcz poszarpane. Czy w jaki sposób się reagują? Jak w Nowoczesnej teraz w tym, jak budżetu i finansów zarekomendowała w piątek całemu Senatowi przyjęcie nowelizacji ustaw dotyczących wzmocnienia nadzoru nad rynkiem finansowym bez poprawek. Wniosek o odrzucenie ustawy bezskutecznie zgłosił senator Kazimierz Klejna z Platformy Obywatelskiej. Senatorowie Platformy zapowiedzieli między innymi poprawkę wykreślającą artykuł ustawy umożliwiający przejmowanie banków znajdujących się w kłopotach przez inne banki. Według tej partii ten zapis ma najprawdopodobniej związek z aferą wokół KNF. Senatorowie PO chcieli przełożenia prac, ponieważ ich zdaniem występują wątpliwości na konstytucyjnej. Chodzi o poprawkę do ustawy złożoną w drugim czytaniu w Sejmie przez klub PiS i przyjętą w sejmowym głosowaniu. Poprawka wprowadza możliwość przejmowania banków przez inne banki za zgodą KNF. Według PO poprawka ta ma najprawdopodobniej związek z zarzutami korupcyjnymi, jakie pod adresem byłego już szefa KNF wysunął miliarder Leszek Czarnecki. Senator Krzysztof Mróz, wiceszef Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, tłumaczy: poprawka ta ma służyć ratowaniu banków, które znajdą się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Kiedy bank ma problemy finansowe i jest ratowany poprzez przejęcie, a to przejęcie to mamy taki skrót myślowy, bo to przejęcie to jest w praktyce poprzez dokapitalizowanie banków, czyli dostarczenie bankowi, który ma problemy finansowe, po prostu pieniędzy, aby spełnił wymagania kapitałowe. To nie jest poprawka, która dotyczy jakiegoś konkretnego banku, tylko to jest poprawka systemowa, która zabezpiecza nas jako społeczeństwo, że bank, który będzie miał kiedyś w przyszłości problemy, będzie mógł być skutecznie ratowany przez inne podmioty. Czy to będzie państwo, czy to będzie inny bank prywatny. PiS zapewnia, że poprawka nie ma żadnego związku z impasem wokół KNF, jaki wytworzył się po publikacji jednej z gazet. Tymczasem Platforma domaga się powołania w tej sprawie komisji śledczej. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa. W piątek upłynęła aktualna kadencja organów samorządu terytorialnego. Była to ostatnia kadencja, która trwała 4 lata. Kolejne, z uwagi na nowelizację ustaw samorządowych, będą już 5-letnie. Pierwszą sesję nowo wybranych organów zwołuje komisarz wyborczy. Powinny się one odbyć w przyszłym tygodniu. W regionach tymczasem trwają jeszcze rozmowy na temat ewentualnych koalicji. PiS będzie rządzić samodzielnie w 6 województwach. W tym tygodniu partia poinformowała też o podpisaniu umowy koalicyjnej na Dolnym Śląsku z bezpartyjnymi samorządowcami. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk był pytany przez naszego reportera, czy są możliwe koalicje z udziałem PiS-u w innych regionach. Dzisiaj w Polsce rozmawiają wszyscy politycy między sobą na poziomie parlamentarnym, sejmikowym, powiatowym. Tak naprawdę w wielu miejscach dowiemy się ostatecznie, kto będzie marszałkiem, jaki będzie skład zarządu, w jakim kierunku województwa będą się rozwijały dopiero w dniu pierwszego posiedzenia sejmika. W tegorocznych wyborach samorządowych Koalicja Obywatelska zdobyła samodzielną większość województwa pomorskiego. Jednak w piątek Platforma poinformowała, że Koalicja Obywatelska PSL muzułmanów w różnych krajach opowiada się właśnie za taką koncepcją nowy wielki kalifat. Nawet w stosunkowo umiarkowanej w sensie religijnym islamskiej Indonezji ta odsetek wynosi ponad 60%. Jest więc to
taka uśpiona potęgi. No i tutaj musimy też powiedzieć o słabościach tego, tego ugrupowania. Mianowicie brak wyraźnego przywódcy. Brak państwa, które wzięłoby nas na siebie tę kierowniczą rolę, a może inaczej powiemy, że kolejni pretendenci są jak gdyby eliminowani. No to na przykład spotkało Irak Saddama Husajna. Kto w przyszłości weźmie na siebie ciężar realizacji tej niepokojącej jednak idei, dlatego że jest ona niesłychanie ekspansywna i jej wyznawcy nie ukrywają, że rozpocznie się po jej zrealizowaniu ekspansja na przykład na Europę, szczególnie zachodnią. No więc tak, to niebezpieczeństwo ustanowienia takiego środka kierowniczego w postaci państwa islamskiego jakby zostało zażegnane, ale nie wiadomo, czy na przykład Turcja nie podejmie się takiej roli. Turcji bowiem mamy wyraźny taki prąd, który jest określany jako neo-osmanizm, czyli próba odbudowy imperium tureckiego w dawnej postaci, a nawet jeszcze większej. Ta jeszcze większa forma tego imperium polegałaby na syntezie jak gdyby dwóch kierunków. Imperium tureckie. Czyli zjednoczenia wszystkich muzułmanów i panturkizmu. Zjednoczenie wszystkich muzułmanów.